Dzień dobry! Ach, dawno cię nie było, łysy. No jestem, słuchajcie, jestem i teraz przez parę odcinków będę, a potem mnie znowu na chwilę nie będzie. Dziwny jest ten ekran, bo wtedy się patrzy w niego, a nie do was. Boże, jakie to jest cudowne. A kiedy się jeszcze ma takie problemy z serduchem jak ja, to jest, o jest, na dworzu jest teraz spoko, tylko 26 stopni, było 30. No taki mały tur po ranczu zrobię, pogadam z wami mniej więcej, co się dzieje, na czym się stoi i co się robi. Widzę, dzisiaj jest taki chill day. Do teściów, o, tam miłośnikowa leży, do teściów przyjechała rodzina. W sumie narzeczonej teścia rodzina. Ja niestety, kiedy będziecie oglądać w tym miesiącu vlogi, będę na przymusowym urlopie, na którym nie chcę być. I no po prostu, o pewnych rzeczach się nie mówi. Żadne więzienie, absolutnie. Po prostu taki tani hotel, gdzie jest słabe żarcie i tak dalej, więc tydzień będę leżał w jednym hotelu, tydzień w drugim, ale jakoś damy radę. Tur po działce, bo jest bardzo dużo zrobione, ale dalej nie będę pokazywał wszystkich kwiatów na działce. Ktoś się chciał z wami przywitać, dzień dobry. No, dzień dobry. Lord Smark. Najpierw nowości ogrodowe mi wjechały w ogóle na działkę, to wam dzisiaj pokażę. O. Fury. To jest. Wiecie, jakie tu fury stoją? Patrzcie. Koło się tam rzuciło w kadr, no trudno. Tak będzie. Basen. Boże, to też ratuje mi życie. Jak ostatnio był live dla Allegro, to żebym nie dostał ataku. Czasami dostaję te ataki ciśnienia. To leżałem godzinę w basenie. I po live niestety został jeszcze trochę syfek. To nagram z wami następnego vloga, wezmę was na ryby, ale słuchajcie, no po prostu sztos, cała linia od grafita przyjechała, ogrodowa, elektronarzędzi spójnych z tym systemem, który mam w elektronarzędziach warsztatowych. I to jak się nauczyć obsługiwać, bo to trzeba najpierw się nauczyć obsługiwać. Trochę techniki, się łysy gubi. Słuchajcie, na ogrodzie z tym byłem, najgrubsze gałęzie, tyle ile wejdzie tu gałęzi, czyli dobra, nie trzymaj spustu, ale no powiem wam, o, tyle i bym uwalił to. Nie będę pokazywał na wędce, chociaż, słuchajcie, ostatnio miałem akcję wędkarską, siedziałem sobie z Kubą na rybach i nagle zaczął spławik mi latać, tak dziwnie, no niby linowo, niby to tamto, zacięło, wlazło pod, w moją stronę poszło, zaciągnąłem, stanęła wędka, zacząłem kręcić, zacząłem próbować walczyć, hamulec zluzowałem, mówię, nie no, z 5-6 kilo, mówię, może lim z 3-4 kilo, może szczupak ileś kilo, no coś niesamowitego, jeszcze była 20, i walczę, i dalej się zaczyna nagranie właściwe, bo zostało to sfilmowane, więc zobaczcie. Ale kurde. O, po wędce. Wędkę mogę poświęcić za to. Dobre. Wow. Zobaczcie. Co się z wędką stało. No, prawie 90 centów, 1,5 kilo węgorza, więc o. Zrobię tak, że będę pokazywał wam w lipcu jeszcze sekcję ogrodową, bo cholernie ciekaw jestem tej kosiarki. Ona jest też akumulatorowa. Wszystko na jednych akumulatorach, to jest zarąbiste. Wszystkie piły. Wszystkie tutaj rzeczy, no ta jest akurat spalinowa, więc tak to wygląda. Myjka, jestem bardzo ciekaw z pianownicą, jak to zabangla. Mamy tutaj piłę też, dmuchawę do liści, idealnie rozpalającą zresztą ognisko. Więc tyle nowego w szopce, pewnie wszystkich interesuje bardziej dom. No mam nadzieję, bo w ogóle, a propos, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, chcę się z wami spotkać, można sobie zbić pionę w tym roku. I będę powtarzał to. Vis-a-vis mojej działki, vis-a-vis mojego rancha jest boisko wsiowe. 31 lipca o godzinie 16 rozpoczyna się festyn. Ale festyn właściwy rozpoczyna się o godzinie 20. Będzie grał
całą imprezę zagra DJ Dziekan. Resztę imprezy o 21 wchodzi letni, więc letni będzie grał. O północy będzie pokaz fajerwerków, więc taki naprawdę chill. Można z dzieciakami przyjechać. No, będzie masa atrakcji. Fajny, typowy. Zobaczcie, jaki scenerii. O, tak, Gostomko. Gostomko to się nazywa, za Kościerzyną. Można wjechać. No i zobaczyć, no, po prostu. To nie tak, też bym chciał trochę prywaty tam na tym festynie, ale też chcę podpromować, żeby też wioska była widoczna. Zobaczcie, jak się dzieciaki nauczyły. Człowiek daj, 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 człowiek daj, daj, daj. Tam rekiny płyną, szarki, piranie. Więc trochę powalczyłem z ogrodem. Ostatnio miałem na tyle dobry dzień, że wziąłem właśnie sekator i latałem wszędzie. Teściowa, bo już tak ją mogę nazywać, posadziła słoneczniki. No i skończył się mur. Wreszcie skończył się mur. Już ostatnie porządki się tworzą na działce. Mam nadzieję, że ostatnie. Właśnie nikt nie wierzy, że te ryby jedzą z ręki. No to... Boż, podtrzymaj mi piwo. No, chodźmy. Chodźmy, dzieci nakarmimy. Dzieci, tu jestem. Trochę treningu, słuchajcie. Pomoc trzeba odmalować w końcu. Trochę treningu i nie ma problemu. Teraz niech ryby zobaczą, gdzie jestem. I czekamy chwilkę. Rzucamy jedno ziarenko na zachętę. Może dwa. Tu. No, a. Dzień dobry. Cześć. No, macie w dzióbki. Macie w dzióbki. A. Proszę. Każdemu sypiemy w dzióbek. Każdy ma swoją szansę. No, masz też. No. A po raz ktoś mówił o jedzeniu z ręki. Dobrze. Zobaczcie. Możemy zrobić tak, że złapiemy jednego. O. Która chce? O, daj człowiek. Człowiek daj. No masz. No, która? No. Proszę. Nóż. Nóż. Cyk. No, bierz. Mam. Dobra, zobaczcie, same paluchy dajesz. I już się w paluchy ciąkają. Proszę. Dobrze, że nie ma szczupaków, jakby tak szczupak ciupnął palucha. Ale się nie boją, jak się je dotyka. Boją się tylko jak ogonem, które spłoszy, to wtedy wszystkie się na chwilę płoszą. Ale tak, człowiek daj, daj. Jesteśmy nauczeni tego. Więc tak to wygląda. Właśnie ktoś z was wysyłał mi ostatnio na prywatnym, albo na prywatnego mi wysyłaliście Insta, albo na Face'a, że te paulownie mu takie niebutne rosną. Nie wiem, podciąłem w tym roku, żeby nie rosły tak dziko, zobaczymy. Ogród trzeba skończyć. Fajnie, że to wszystko zarosło. Tu się tuje od nowa, wkopały. O Jezus, ale tu jest lipa. Czy serio wkopując tuje był taki problem dosypać ziemi na równo? Jak nie dopilnujesz, tak nie masz. Niestety. O, tu też komuś widzę korona bez głowy spadła, jakby wyrzucić. Ty nie możesz mieć dobrego humoru, łysy, ani się dobrze czuć, bo wtedy szalejesz na działce. Ciach, proszę. Ciach, to też trzeba wyrzucić. Wszystko ładnie, pięknie rośnie. Naprawdę mi się podoba. Widzicie? I tamtą paulownię, co miała rosnąć taka wielka, no na razie ona od zera znowu wyrasta. Może ja po prostu pokażę, o co chodzi. Smutny jesteś. Kurwa, na moim miejscu osób radosnych by nie było. Ale wszystko w swoim czasie, słuchajcie, nie bójcie się. Gdzie trzeba, to powiem. Mniej więcej rozmiarami... A... Jest już taka. Czyli z 1,70 m. Tylko zobaczcie, stary patyk. I na starym patyku nic nie wyrosło. I nowy przyrost. Ze starego patyka... O, tu od dołu wyrasta. Tu ze starego patyka tylko odtąd wyrasta. Więc poucinałem ją na dole całą. Zdrewniła się trochę. I zobaczymy. Ogólnie śmieszne to jest. Takie tu wielkie liście. I tak gigantyczny przyrost roczny. To znowu macie zobaczyć od zera. 180 cm, a jest lipiec dopiero. No tylko też jest tankowane bardzo mocno. Czasóweczkami. Dobra, chata, bo to już się bardzo fajnie wszystko dzieje. Zamówili sobie kuchnię już, byliśmy. Tu traf, w ogóle największy mindfuck to chyba mają ci, co oglądają vlogi od początku. Przecież tu była szopka jeszcze przed chwilą.
Ta stara pierwsza szybka. Już trawa wyrosła. Nie no, gotowa trawa jest sezona. Ścieżki poprzekładane. To jest właściwe. A w tygodniu wchodzą kafelkarze, bo moja ekipa od wykończeniówki robi Iveco. Ja się tak wpieprzyli z tymi Iveco na minę, się tam nic nie jest dobre. Tam będzie odcinek na miłośników. Tam wszystko trzeba było wyciąć. Każdy element metalowy z podłogi, ze wszystkiego do rekonstrukcji. Czekam teraz tylko, tą wannę ogrodową zamówiłem, za 2-3 tygodnie będzie. I tutaj jeszcze meble takie do posiedzenia na werandzie. No i piękny widok, nie? Słońce przepala. Tak jak mówił, tak zrobił, czyli tu jest taki mały obszar rekreacyjny. I tutaj zaraz będzie wędzarenka. Do domu. No zaraz do domu pójdziemy. No i tu już się kończy wszystko. Tu już się kończy wszystko, bruki wjechały. Tu już się to wykańcza. Tak jak mówił, tak zrobił. Wczoraj było ognisko. Pozdrawiam Cię, Olu, pani mecenas nasza. Musiałem dużo rzeczy ustalić, jak to zrobić, żeby wszystko funkcjonowało tak, żebym nie musiał się aż tak w to angażować. Tu zostało już tylko tyle. Ten parking będzie większy. Zaraz to sprzątnięte będzie. I tak to wygląda. No i sesję jeszcze dzisiaj zdążyłem zrobić. Ostatnio Wam pokazywałem w środku. Schnie cały czas ta wylewka. Chociaż nie, ty. To już jest suche. Te białe były takie, a nie, jeszcze wychodzą, widzicie? No mam nadzieję, że jeszcze z 2 dni i puści, bo chciałbym kafle położyć, ale była bardzo duża ta wylewka. Bardzo gruba. I tak se bym powiedział, wentylator chodzi, żeby wyganiać. A dzisiaj teściu z teściową pomagałem im. Praleczka wjechała. Mieli się obstawiać, ile wyposażenie domu będzie kosztowało. Kuchnia, kafle, salon i tak dalej, bo ja już mniej więcej część kosztów większą mam, bo jesteśmy po większych zakupach kafli. Kuchnia wjechała gotowa, zamówiona jest gotowa z IKEA albo z Castoramy, nie pamiętam. Więc dawajcie, zobaczymy, czy się przestrzelicie. No i tak jak myślałem, tu jest mindfuck zrobione, tu jest źle zrobione. To przy odbiorze mówiłem już właścicielowi firmy, dyrektorowi firmy, że to powinno być tu. I tu kominek będzie, płyta taka żaroodporna. Tu kominek, no bo jak tu odpływ spalin, a tu cuk. Przecież to jest puch. Więc tyle, kochani, na dział, co się zmieniło. Tak to wszystko wygląda. Powolutku bym powiedział. No to co, kończę tego krótkiego, kilkunastominutowego vloga. Czy dzisiaj będzie blok reklamowy? Będzie, bo bardzo mi się podoba, jak piszecie, że fajnie, że te promocje działają. I bardzo mi się podoba, jak piszecie, że coś nie działa, że ktoś Wam kasy nie zwrócił, na przykład Mubi, i piszecie do mnie. Tyle, że z Mubi jest akurat specjalnie jeszcze mail podawany, ale to dzisiaj go też wkleję w link, że naprawdę jakby ktoś się tam zagubił w czasoprzestrzeni u nich, to tak to wygląda, więc z tegorocznych promocji to pamiętajcie, że o, przerzucę Wam tutaj taki piękny widok na Gołzbysia. W tym roku cały czas do końca roku jest bardzo fajna promocja, na której w sumie jak się nie ma siana, a się potrzebuje coś zrobić w aucie i tak dalej, można zarobić, bo jest promocja na mubi.pl. A czym jest mubi.pl? Bardzo ważna rzecz, że zmieniły się troszeczkę zasady promocji na mubi.pl, a mianowicie poza tym, że jeżeli zdecydujesz się na zakup polisy poprzez link podany w opisie, to 150 zł wraca Ci na konto, to jeszcze doszedł system polecania. A na czym on polega? Na tym, że jeżeli już zakupiłeś tą polisę z tego linku w opisie, bo Ci pasowało i była odpowiednia cena, to dostajesz taki malusieńki kodzik i ten kodzik możesz polecać znajomym i za każdego znajomego, który z tego kodzika kupi sobie polisę, dostajesz 50 zł zwrotu. Co tym razem się zmieniło? No tym, że nie mamy takiego dużego limitu, małego limitu, jak było ostatnio, a mamy limit w postaci łącznie można 2000 zł zebrać. Czy warto i nie warto? No to już rozważcie, czy zgarnąć dwójkę i mieć dwie darmowe polisy, czy nie. Więc można zgarnąć nawet do dwóch koła. No i oczywiście do końca roku też jest mały, bo mały, 10%, ale zawsze lepszy 10% niż rabat na Car Vertical, czyli takiej stronie, która mam nadzieję, że w końcu dożyjemy takiego czasu, że wszystko będzie idealnie tak naprawdę, no bo to jest trudne do zrobienia. Pomaga nam sprawdzić numer VIN przed zakupem pojazdu, czyli wpisujecie numer VIN pojazdu, który chcecie zakupić i zobaczycie, czy przebiegi się odbiły, jakie były odbite przebiegi, czy miały wypadki i tak dalej. Generalnie taka akcja jak z Clio trochę. I dlaczego mówię, że może kiedyś będzie idealnie? Bo przede wszystkim
No, nie zawsze raport przyjdzie pełny, nie zawsze wszystko jest w tym raporcie i wtedy oczywiście można napisać do nich, albo zwrócą wam, jeżeli przyjdzie raport pusty, kasę, albo dadzą wam kolejną możliwość skorzystania za darmo z usługi, więc to jest fajne, że to się dopracowywuje, ale przede wszystkim da wam to jakiś pogląd na to, co kupujecie w przypadku aut ze Stanów, w przypadku jakichkolwiek innych, więc no, klikajcie jak chcecie, to macie wszystko w opisie. Ja uciekam, cały czas kminie, żeby jeszcze drzew dołożyć, tak jak mówiłem, dołożyłbym tutaj drzew. A studnię dałem jeszcze taką jedną, chcę, jak tam stoi taka ładna studnia, to chcę jeszcze jedną tu postawić przy domu. I chciałbym, tak mi chodzi po głowie, że tu gdzie jest stół, trochę przerobić ten stół i kupić parasol, tylko to może być niebezpieczne, pożarniczo, chyba, kurde. No bo tu mamy ognisko, a tam mamy stół. I na ten stół chciałbym taki parasol, widziałem, z trzciny zrobiony. Ciny. Więc strzechy. No, ze strzechy. I tak jest najłatwiej. Ze strzechy. I to by było fajne uzupełnienie. Basen, tylko schody już brakują, więc o Iweko, to dajcie spokój. 3 osoby pracują. Teściu pracuje, chłopaki pracują od poniedziałku. Kubę dostawiam. Jest masakra. Jest jakaś masakra. Dobra, widzimy się w następnym odcinku na rybach. Oczywiście, jeżeli podobało wam się, kciuk w górę, subskrybuj, żeby być na bieżąco, bo ten kciuk to jest taki ok, łysy jesteśmy. Fajnie, że jesteście ze mną, to wtedy ja chcę być z wami. Pewnie jeszcze kąsnę jakiś temat podpaleń fur na urodziny przez ekipę i tak dalej, ale to już co ma być, to będzie. Trzymajcie się, do zobaczycha w następnym. Cześć!